Dark Project jeszcze na święta wysłał mi taki oto prezent. Jest to klawiatura wyjątkowa, limitowana typu gasket, który wewnątrz skrywa mnóstwo tajemnic, natomiast dzisiaj zajmiemy się tymi dwoma maleństwami. A dla ścisłości mowa o tych dwóch urządzeniach 65%, czyli KD68 oraz DPP68, które kosztują w okolicach 340-350 zł. Czy warto się nimi interesować? Zapraszam do oglądania. Z pewnością to, co w tym momencie widzicie, jest ciekawą propozycją na ten moment. Ale dlaczego powiedziałem na ten moment? Bo ostatnio sytuacja na rynku klawiatur zmienia się dosyć dynamicznie. W przeciągu miesiąca otrzymuję kolejne i kolejne klawiatury, a szczególnie te z Dalekiego Wschodu napędzają również mainstream do zmian. I naturalnie miniaturki, które w tym momencie znajdują się obok mnie, też trudno nazwać mainstreamem. Natomiast Dark Project coraz śmielej rozpycha się na rynku pośród znanych już od dłuższego czasu marek. Niezmiennie Dark Project trzyma się pewnej ustalonej ścieżki, mówiąc o klawiaturach. Urządzenie wyłącznie przewodowe z autorskimi switchami, dopracowane na tyle, na ile umożliwia to cena. Tak oto otrzymujemy czarne pudełko, w którym znajduje się samo urządzenie oraz keycap puller ze switch pullerem, przewód w oplocie, papierki, no i dodatkowe switche, a w przypadku modelu Sunset, które do mnie trafił, pojawiają się także nakładki, które można sobie wymienić. Same klawiatury ogólnie też źle nie wyglądają. Przede wszystkim jest to odrobina świeżości ze względu na połączenie bieli, szarości lub fioletu z motywami zachodzącego słońca. Jestem absolutnym zwolennikiem, żeby klawiatury serwowały w przyszłości takie motywy, nawet w przypadku jakichś dołączonych do zestawu keycapów, dzięki czemu nie jest to po prostu nudne urządzenie, które spoczywa na naszym biurku, a w jakiś sposób się wyróżnia i przykuwa uwagę nawet osób, które do nas przyjdą. Co też od razu nadmienię, zaraz po pierwszym kontakcie oba modele zdają się być nieźle wykonane. Waga wynosi około 660-680 gramów, zależnie od wersji kolorystycznej. I to brzmi naprawdę obiecująco, szczególnie jak na tworzywo, bo zarówno KD68, jak i DPP68 całościowo mówiąc ok, się są wykonane z plastiku, no a tylko plate jest metalowy. Tak czy inaczej, plastik jest solidny i tworzy nam pełny korpus bez floatki, co oczywiście trzeba rozumieć jako zaletę. Jeżeli rzucimy okiem na spód, no to widać, że w kadłubku było miejsce na switcha, który pozwoliłby działać klawiaturze wireless, ale jego nie zagospodarowano. Natomiast są nóżki z dwoma pozycjami kąta nachylenia, no i solidna stabilizacja gumowa. Wtyk znajduje się na krawędzi górnej, z lewej strony, no i brakuje tylko coila, który moglibyśmy odpowiednio ulokować w zestawie, żeby całość wyglądała bardziej schludnie na biurku. Patrząc w ogóle z dystansu na to, co oferuje nam Dark Project, można znaleźć pewne punkty wspólne z Kruxem Neo, z Genesisem 660, czy dajmy na to z takimi chińskimi odpowiednikami jak MK61, GK61 czy Anne Pro 2. Ale wchodząc w szczegóły, zdaje się, że Dark Project wypada tutaj odrobinkę lepiej. Ale czy tak jest na pewno? Same nakładki chociażby z marszu to PBT-ki double shoty o profilu Cherry w szarym maluszku, przebijające delikatnie podświetlenie w legendach, które rzecz jasna są przezroczyste. Nie jest to natomiast jakaś kiepska jakość keycapa czy oznaczeń. Wszystko jest równe, nieźle ułożone i bez dodatkowych symboli skrótowych, co z kolei dla osób niezaznajomionych z małym formatem oraz mnogością skrótów może być dosyć problematyczne na początku. Wersja Sunset również oferuje brak jakichkolwiek skrótów, no i mamy tutaj PBT-ki, ale z lekkimi zmianami, mówiąc o profilu czy czcionkach. Jest to profil CS-a, trochę wyższy, ale jednocześnie krańce każdego keycapa są gładsze, zaoblone, a font bardziej minimalistyczny, delikatny. Jest w tym wszystkim jeden mankament, który rzucił mi się tutaj w ogóle w oczy. Podświetlenie, o ile w obu wariantach jest widoczne, to na keycapach z grafikami w fioletowej klawiaturze przebija i to w nocy jakoś przesadnie estetycznie nie wygląda na całej powierzchni. W samych czcionkach, zarówno w jednym, jak i w drugim modelu, jakichś przymgleń nie zauważyłem, więc całość rozpościera się całkiem sympatycznie. No i tak jak wspomniałem, jest to format 65%, więc mamy kompaktową klawiaturę, ale jednocześnie dorzucone kursory. Natomiast skupiliśmy się póki co na zewnętrznej powierzchni, a w środku też jest bardzo interesująco. Gdy zdjąłem spację, zobaczyłem piankę pod nią i gumowe wypełnienie w szczelinie. Zaszedłem niżej, odkręcając 5 śrubek. Tutaj znowu wypełnienie, które umieszczono między plate'em a PCB. Dodatkowo Sunset ma jeszcze fragment pianki przeciągnięty na spodzie płytki drukowanej, ale on dosyć łatwo się zdejmuje. Nie są to generalnie jakieś niuanse, które sprawiają, że jedna klawiatura brzmi lepiej niż druga. Po prostu producent pokusił się o lekkie modyfikacje wstępnego rozwiązania, które zostało w ostatnim czasie dopieszczone. Oczywiście całe urządzenie uzupełnione jest o hot swap 3, jak i 5-pinowego w układzie północnym. On na obu płytkach różni się delikatnie, co nie zmienia faktu, że i tu różnorakie switche zmieścicie, nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast startowo mamy tutaj gemsy Sapphire.
Są to switche w kolorystyce turkusowej, pozostają one liniowe, przesmarowane, no i dosyć gładkie oraz przyjemne w konfrontacji z palcem. Korzysta się z nich po prostu dobrze, jeżeli oczekujecie względnie cichej pracy. Bez pingowania czy męczącego skrzypienia, to jest to klik dla Was. Stabilizatory też są przesmarowane, one pozostają osadzone na plejcie. Mamy delikatne różnice w kolorystyce, natomiast generalnie sama ich budowa pozostaje wręcz identyczna. No i teraz posłuchajcie, jak to wszystko brzmi. Brzmienie tych klawiatur jest ok, w tym budżecie wiele więcej nie oczekuję i mam świadomość, że ich praca wybiega daleko poza doświadczenia, które parę lat temu serwował chociażby RK61, GK61 czy Anne Pro 2. Te klawiatury są w swojej kategorii znacznie ciekawsze, ale nadal uważam, że stabilizatory mogłyby być odrobinkę bardziej dźwięczne, mówię tutaj o takim stukocie, który jest po prostu atrakcyjny, ponieważ w tym momencie mam wrażenie, że ta ostatnia faza jest odrobinkę bardziej gąbczasta, co nie zmienia faktu, że i tak jakiegoś przesadnego drgania tutaj nie uświadczycie, te stabilizatory są po prostu zestrojone poprawnie. I zapytacie, jak to wszystko przekłada się na codzienne użytkowanie. Generalnie na tych klawiaturach pisze się dobrze. Wersja fioletowa była dla mnie na co dzień o tyle wygodniejsza, że prywatnie korzystam z podobnych nakładek, bardziej zaoblonych. Trzeba mieć też w ogóle na uwadze, że te klawiatury są dosyć standardowej wysokości, przy czym DPP jest dosłownie odrobinkę wyższe, więc być może przyda Wam się podpórka pod nadgarstki, nie jest ona obligatoryjna, ale prywatnie wolałem z niej korzystać, aniżeli po prostu mieć tą klawiaturę czysto postawioną na biurku. Swoją drogą stabilność tych klawiatur również z rozłożonymi nóżkami jest bardzo wysoka, zarówno na gołym blacie, jak i na podkładce. Przechodząc do gamingu, tutaj co do zasady doświadczenia są raczej takie same. Jak na klawiaturę mechaniczną, klik jest gładki, precyzyjny, fajnie zestrojony i nie zauważyłem, aby klawiatura w zakresie odświeżania czy samego Enki Rollover jakoś się buntowała. Dodatkowo switch jest umiarkowanie lekki, więc nie ma poczucia, że palec sam wchodzi w głąb urządzenia. No i jest też aplikacja, która wciąż cierpi na pewien, moim zdaniem, istotny problem, mianowicie na monitorze, dajmy na to 2160p, skaluje się ona dosyć słabo. Dlatego też dla części z Was może być odrobinkę nieczytelna. W każdym razie wykonacie tutaj podstawowe ustawienia, począwszy od blokady skrótów, makr czy modyfikacje samego layoutu. Podświetlenie też można wybrać z predefiniowanych opcji, jak i zdecydować się na realizację swojego profilu, a całość zapiszecie na pamięci urządzenia. Generalnie zatem patrząc na całokształt, jest to klawiatura dobra, tak po prostu. Pytanie tylko, czy rzeczywiście jest to w tym momencie absolutny end. Game. I tutaj muszę przyznać, czuję pewien niedosyt. Generalnie Dark Project zaoferował nam klawiatury dobrze wykonane, no i przy okazji patrząc szczególnie na DPP68 estetyczne, ale kiedy widzę w korpusie miejsce na baterię oraz przy okazji na zewnątrz miejsce na switcha do uruchomienia chociażby trybu Bluetooth, to zastanawiam się, dlaczego czegoś takiego tutaj nam nie dorzucono. Biorąc pod uwagę, że jest to naprawdę bardzo użyteczny motyw, gdzie jest to rzecz jasna klawiatura gamingowa, ale także z tym mrugnięciem okiem dla wszystkich osób, które chciałyby z niej korzystać, dajmy na to w formie multimedialnej w różnych miejscach, multiplatformowo, więc reasumując, jest to na pewno bardzo ciekawy sprzęt, sprzęt, który stricte na polskim rynku bardzo się wyróżnia, ale patrząc już gdzieś tam dalej na wschód, no to można znaleźć urządzenie wyposażone nie tylko w bardzo fajne switche oraz bardzo fajne nakładki, ale jednocześnie 2,4 czy Bluetooth, więc mamy klawiaturę niejako kompletne, co nie zmienia faktu, że na polski rynek jest to wciąż naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry sprzęt. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Dark Project KD68 oraz DPP68, jak Wam się podobają i czy skłanialiście się ku takim zakupom. Pamiętajcie, żeby polubić ten film oraz subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem, który tutaj się pojawia. Do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie, cześć!